Edyta Drzymała, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A dziś naszym gościem w studiu jest pan Henryk Smylkowski, bosman portu Ścinowa. Dobry wieczór. Dzisiaj z panem Henrykiem będziemy rozmawiać o historii pani Katarzyny i pana Dariusza, którzy od 5 miesięcy koczowali nad Odrą właśnie przy porcie w Ścinawie. A pan Henryk był tą osobą, która zwróciła na nich uwagę i która się nimi opiekowała od właściwie początku tej całej historii. Na początek jednak przypomnijmy sobie nasz materiał telewizyjny, który przygotowaliśmy właśnie na temat pani Katarzyny i pana Dariusza. Pani Katarzyna i pan Dariusz zostali eksmitowani w październiku zeszłego roku. Pomieszkiwali u rodziny, u znajomych, w wynajętym pokoju. Z czasem skończyły im się pieniądze, a zaczęły rodzinne konflikty. Tak wylądowali nad Odrą. Pomoc, jaką dostają od miasta, jest niewielka. Darek jest dostał zapomogę i obiady bezpłatne. Taka jest pomoc mocu i raz w tygodniu możemy się w Monarze wykąpać. W Ścinawie na przyznanie mieszkania socjalnego czeka około 20 osób. Pani Katarzyna i pan Dariusz są kolejnymi potrzebującymi. Nim dostaną swoje lokum, może minąć sporo czasu. Burmistrz Ścinawy proponował ludziom, by zamieszkali w schronisku bądź przytulisku. Ze względu na to, że para posiada psy, nie chce skorzystać z takiej pomocy. Kosztyła zapewnia, że gmina nie zostawi ich jednak w tej trudnej sytuacji. Dlatego też różnymi środkami służby nasze pomocy społecznej pracują na tym, żeby w okresie zimowym ten pan nie pozostał bez opieki, bez pomocy gminy. Na zewnątrz jest coraz chłodniej. Za jakiś czas spadnie śnieg. Trudno wyobrazić sobie, że przeżycie zimy w takim miejscu jest możliwe. Sytuacja jest patowa. Do sprawy wrócimy. Panie Henryku, ten namiot to już tak naprawdę był luksus, prawda? Bo początkowo sytuacja wyglądała jeszcze gorzej. No oczywiście. Ja Darka w ogóle zapoznałem na początku gdzieś września, jak nad Odrą zbierał puszki te całe. I spytałem się, co tak on po prostu zbiera, że ten mówi, a że mówi, wie pan, mówi, panie Henryku, mówi, mieszkamy na bunkrze. Ja mówię, jak na bunkrze? No na bunkrze pod parasolami. Ja mówię, pod parasolami? No tak. Zdziwiło mi to, prawdę mówiąc. No ale w któregoś to dnia, już po tym spotkaniu. To już było chłodno. Tak, to już było, zaczęło ten. I cały czas powtarzał, że chcemy tylko, aby żeby przeżyć, no nie wiemy jak to będzie. Mówię, aby po prostu do zimy, mówi, na pewno dostaniemy jakieś tam mieszkanie. No i swoją po prostu motorówką popłynąłem tam w dół. Mówię, jak on już mi powiedział, gdzie to jest, no to zajechałem tam, zobaczyłem się, że rzeczywiście dwa parasole wbite w ziemię, no i legowisko zrobione jest pod tym parasolami. Ognisko się z boku paliło. Pomyślałem sobie, mówię, że ja mam w domu gdzieś jakiś stary, ale dobry w ogóle namiot. No i rzeczywiście poszukałem ten namiot, na drugi dzień zaraz wziąłem ten namiot, pojechałem, zawiozłem i mówię, macie tutaj namiot, weźcie sobie go rozbicie. No to już oni byli szczęśliwi, że coś będą po prostu mieli. No ale tak, ale do tego namiotu ani materaca, ani nic, no to tam powoli. I mówi do mnie, Heniu, mówi, nie martwcie, mówi, tutaj mamy dużo siana, mówi, to siano wsadzimy do namiotu, będziemy jakoś po prostu spali. Odwiedzałem ich bardzo często. Po obiedzie to można powiedzieć co drugi dzień, nieraz co dzień, nieraz z nienacka zajechałem do nich. A na czym właśnie polegała przede wszystkim ta pomoc? Pan im przywoził jedzenie, czy nie wiem, ubrania, czy gdzieś tam pan za nimi się wstawiał w gminie, czy jak to wyglądało? Nie, ja kupowałem na przykład te w słoikach przetwory, tam na przykład jakieś fasolka czy coś takiego, to im po prostu porzuciłem. To jakiś tam miałem koc, to im też po prostu dałem, że jest, który miałem na swojej tej łódce, bo jak na flis płynąłem, to po prostu musiałem się z czymś się przykrywać się. Ale chodzi o to, że oni po prostu byli tak z sobą życi, jedno drugiego nie chciało opuścić i zwłaszcza te psy. I jeszcze mnie na przykład zaskoczyło to papugi. Mówię jeszcze do Kasi, ja mówię, pani Kasiu, ja mówię, a te papugi to są wasze? Tak, to są po prostu nasze, nie zamarzną. Ja mówię, że nie, że jest ten. No i później zaczęło się, że ja mówię, Darek, ja mówię, co, słuchaj, on zbierał jak te puszki, ja mówię, ja mam troszeczkę złomu, to przyjdź, zabierzesz sobie jego. Aha, i on później mógł go sprzedać? Tak, i on odpowiada mi, ale wie pan, no ja nie mam czym zabić. Ja mówię, dobra, to był czwartek. Ja mówię, słuchaj, przyjdź do mnie w sobotę o godzinie 10:00, weźmiemy ten złom, jakoś zawieziemy jego. Rzeczywiście punktualnie godzina 10:00, Darek jest, bierzemy ten, dałem mu worki, ten złom zapakował we worki, no i zawieźliśmy na złom. No i ja mówię, to sprzedaż je ten. Przynosi mi 50, chyba coś 2 złote było, ja mówię, nie, zabierz sobie te pieniądze.
jak to zabierz? Ja mówię, no zabierz sobie, ja mówię, mi te pieniądze pozostawię, ty nie miałeś czym zawieźć, bo nie miałeś wózka, to ja ci pomogłem. Ja bym to po obiedzie wpadł na kawę. Dobra, to niech pan przyjdzie na kawę. No i przyszedł na kawę, no to Kasia to już była rumieniona, zadowolona, że ona nie wie, jak ona mi się odwdzięczy, a może kiedyś. Ja mówię, Kasiu, dobra, abyście po prostu jakoś razem byliście i razem, żebyście po prostu znaleźli to lokum czy, do mieszkania. Panie Henryku, mijały kolejne tygodnie i tak naprawdę no, perspektywa tego, że na zimę jakiś lokal się znajdzie, się oddalała, prawda? I mimo, że i pani Katarzyna, i pan Dariusz mieli nadzieję, że coś się znajdzie, to cały czas jakby był problem. A skąd ten problem się brał? Między innymi stąd, że nie chcieli być rozdzieleni, a to była jedyny chyba sposób gminy Ścinawa, aby im ten lokal zapewnić. Zresztą, drodzy Państwo, przypomnijmy sobie też historię, jakie propozycje gmina Ścinawa miała dla pani Katarzyny i dla pana Dariusza. Rozwiązanie sytuacji, które oferuje ścinawski magistrat, to dach nad głową w przytulisku, ale też rozdzielenie pary. Pani Katarzyna i pan Dariusz mogliby znaleźć dach nad głową, ale bez zwierząt i osobno. W ośrodkach, które nie są koedukacyjne, czyli w punkcie interwencji kryzysowej prowadzonym przez MONAR Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Ścinawie, tam proponujemy pani miejsce. A jeżeli chodzi o pana, no to MOPS ścinawski ma podpisaną umowę z ośrodkiem, z przytuliskiem, schroniskiem dla osób bezdomnych w Żukowicach koło Głogowa. Pan Dariusz na taką propozycję odpowiada następująco. Pójdę, ale wraz z partnerką plus zwierzęta. Burmistrz Ścinawy twierdzi, że cały czas stara się załatwić sprawę. Tymczasem para nadal mieszka w namiocie. W tej chwili nasze działania polegają na tym, że próbujemy znaleźć ośrodek najbliżej Ścinawy, który mógłby przyjąć na okres zimowy tą parę razem ze swoimi także zwierzętami. Urzędnicy obiecują, temperatura spada, a bezdomni ciągle czekają na wspólny dach nad głową. Panie Henryku, jak oni zareagowali na to, że gmina nie jest w stanie im pomóc wspólnie razem i z całym tym zwierzyńcem, który posiadają? Chociaż Darek to cały czas, w ogóle on nie chciał, żeby tego rozbuchiwać. Gdzieś jakieś media czy coś takiego, bo zawsze mówił, że co chodzi do pana burmistrza, to pan burmistrz zawsze jemu powiada, że załatwi. I on po prostu wierzył, że czekał cały czas. Tak, że burmistrz po prostu jemu załatwi to mieszkanie, to wszystko. No ale stało się tak, jak się stało, że no po prostu, że już dostali to mieszkanie, ten dom. Ci państwo, którzy to przyjechali z Krzeczyna i zaoferowali jemu to wszystko. No właśnie, bo cała historia właściwie dzięki temu, że jednak media zainteresowały się, bo po naszych kolejnych materiałach zainteresowały się również ogólnopolskie media. No i powiedzmy sobie szczerze, historia znalazła swój happy end i no pani Katarzyna i pan Dariusz mają lokal. Ale oni nie chcieli, ale oni nigdy nie chcieli, żeby tego, żeby było to, już oni już byli przeciwni. Mówi, panie Henku, niech pan nigdzie nie mówi, może pan się dowie jakieś mieszkanie, może my byśmy już nawet na wynajm czy pośle. No patrzę, człowiek się pytał się po tych znajomych, wszystko, no ale to wszystko są drogie. No ale oni tak kochali te psy, no i te dwie papugi, te, które po prostu w tej klatce mieli, że oni nie chcieli ich po prostu zostawiać dla nich. Na przykład, tak jak Kasia zawsze opowiadała, że ona może zjeść suchy chleb, ale pies musi po prostu coś ciepłego dostać do zjedzenia, bo to jest, mówi pies, to są ich po prostu zwierzęta, które z nimi byli po prostu bardzo zżyci. Jutro w wydarzeniach będziemy przypominać tą historię, ponieważ to nie gmina pomogła, podkreślmy to, tylko pomógł anonimowy mieszkaniec gminy wiejskiej Lubin. I właśnie tam pani Katarzyna, pan Dariusz mają swoje mieszkanie. Dzwonił pan do nich, pytał się, jak to było ta pierwsza noc. Tak, ja jak w ten piątek co akurat pojechałem, bo też jedna pani taka przyszła, byłem akurat w porcie i widzę, że przyszła z taką dużą torbą i pyta się, gdzie tu można zastać tych bezdomnych. Ja mówię, że to jest no kilometr, to ja mówię, niech pani poczeka, ja panią zaraz podwiozę. Siadłem w samochód, żeśmy pojechaliśmy i już byli ci państwo, tamci właśnie ci z Krzeczyna. No i ta pani podarowała im tą... To był właściwie kołdra była i ten sweter taki po prostu, chyba to był damski sweter, bo to takie było widać. Była bardzo uszczęśliwiona, że akurat ktoś im pomógł, uściskała tą panią i ja mówię do Kasi, ja mówię, to słuchajcie, to wy tu bądźcie, a ja za jakąś godzinkę przyjadę. Przyjeżdżam za godzinę czasu, namiotu nie ma, zaczyna się rozpakowanie i pytam się, co tu się dzieje się. A ten pan właśnie powiedział, no jak to co, no zabieramy ich, żeśmy przyjechali i zabieramy ich. No to cała historia zakończyła się fajnie, ale co jeszcze chciałam podkreślić. Musimy kończyć, panie Henryku.
Tak, niestety czas płynie nieubłaganie, a jak widać historia bardzo ciekawa. Naszym gościem, drodzy Państwo, był dzisiaj pan Henryk Smelkowski, bosman portu Ścinawa. Dziękuję serdecznie za wizytę. Dziękuję bardzo i dobranoc.